Poland has moved very fast indeed in the last 3 years alone on the development of offshore wind. From a standing start, Poland is now developing offshore wind farms. The first offshore wind farms will be up and running in 2025 or 26. Projects are being developed. Poland wants to have 11 gigawatts of offshore wind by 2040. W Polsce pokazujemy też, że jeszcze widzimy przez jakiś okres czas rolę gazu, węgla kamiennego, ale rzeczywiście przesuwa nam się to w te źródła, które są dla środowiska najbardziej czyste, najbardziej korzystne i zarazem też nowe technologie, które pojawiają się nam w tych systemach odnawialnych źródeł, sprawiają, że one są efektywniejsze. Mamy chyba wszyscy właśnie interesariusze taką nadzieję. Już w zeszłym roku prowadziliśmy tutaj pierwszą debatę wodorową i wspólnie mówimy, myślę, że jednym głosem. Czy to Gaz System, PGNiG, czy Polenergia, czy prywatni inni producenci, czy energii elektrycznej, czy ewentualnie konsumenci. Tak, no wszyscy potrzebujemy teraz tego samego. Tutaj nie ma konkurencji. Tutaj jest tylko i wyłącznie współpraca. Myślę, że rząd też nam daje jasne sygnały, że strategia wodorowa jest ważna. Przede wszystkim została ona ogłoszona, zostało ogłoszone i podpisane porozumienie sektorowe, powstają grupy robocze w ministerstwie, projekty ustaw są publikowane dotyczące aplikacji technologii wodorowych, nawet pomysł właśnie na certyfikację zielonego wodoru, więc wygląda to obiecująco. I've been enjoying the conference. It's very nice to see how many people are here, much more than previous years. But then I also noticed a lot of discussions about the war in Ukraine and how it affects the green transformation, how it is even more necessary now with the investment into green energy, but also that it has affected the whole economy of the projects that we have in the plans. For SSER, Poland is a very attractive market. We're obviously close geographically, but and there's very strong links already between the two countries, but we understand the regulatory regime very well, we understand the consenting regime, and for us it's a very exciting market that we would like to be involved in. We feel we can transfer some of the things that we've done in the UK in terms of local content, supply chain, jobs, attracting investment into those countries. For instance, we gave the seed order to allow GE to build a blade factory in the northeast of England, and we've also invested money in a tower manufacturing facility in Scotland, and these are the sort of things that we'd like to be able to do in Poland if we get the opportunity. Te perspektywy rozwoju energetyki wiatrowej w Polsce to jest właśnie teraz moment największego rozwoju, który nas czeka i w którym my jako DNB, bank, instytucja finansująca też widzimy swoją ogromną rolę i potrzebę, by ten rozwój wspierać. Po to te konferencje organizujemy, żeby właśnie spotkać się, żeby wszystkie strony mogły w jednym miejscu posłuchać argumentów drugiej strony, żebyśmy mogli wypracować tak naprawdę kompromis. No, takie eventy są najlepsze, dlatego organizujemy raz w roku, czasem więcej, mniejszych tak naprawdę. To jest taki największy nasz event i chyba największy event związany z odnawialnymi źródłami energii w Polsce. To zawsze świetna okazja, żeby nie tylko uczestniczyć w panelach, na których zawsze można dowiedzieć się ciekawych rzeczy w jednym miejscu z różnych dziedzin, ale to też taka możliwość porozmawiania w mniej formalnych okolicznościach z różnymi przedstawicielami branży, z konkurencją, ale również właśnie spojrzeć na różne punkty widzenia. Są to całe 3 dni, więc czasu jest dosyć sporo, żeby gdzieś tam się tymi spostrzeżeniami, doświadczeniami powymieniać. Tak naprawdę takie wydarzenia podobne, zwłaszcza to nasze wydarzenie, to też okazja do po prostu zawierania przyjaźni. I to jest cudowne, bo w pracy spędzamy tak dużo czasu, że fajnie jest przebywać się z ludźmi, których się po prostu bardzo lubi.